chwała naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Wam, bracia i siostry, pokój Boży. Dziękujemy Panu Bogu za ten wspaniały dzień, ciepły. Ponoć jeden z ostatnich ciepłych dni takich. Później już będzie trochę chłodniej. Ale dziękujemy, że darował nam ten dobry czas, jak śpiewaliśmy tą pieśń, aby przyjść przed Boże oblicze i chwalić nade wszystko. Jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, bo objawił się nam jako Pan i jako nasz Zbawiciel. I dzisiaj możemy patrzeć przychylnie w przyszłość. Ale też żyjąc na tej ziemi, Bóg chce, abyśmy posiadali mądrość, chce, abyśmy posiadali pewne umiejętności, aby się Jemu podobać. Dzisiaj właśnie chciałem powiedzieć troszeczkę na temat mądrości. Wiemy, że są dwa rodzaje mądrości, mądrość świata i mądrość Boża. Jedna jest inna, druga jest troszeczkę inna. Ale właśnie dzisiaj raczej chciałem powiedzieć o tej Bożej mądrości, o tym może zacznę czytać Boże Słowo z drugiego rozdziału przypowieści Salomona o Bożej mądrości. To jest od pierwszego, może po dziesiąty werset. Dużo chciałbym przeczytać, może więcej przeczytać, jak powiedzieć. Niech Słowo Boże samo mówi. I drugi werset mówi tak. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa, zachowasz moje przykazania, nastawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu. Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa, czuwając nad drogą swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość i prawo, prawość i każdą dobrą drogę, gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy. Salomon pisze o tym, że mądrość jest najcenniejsza. Ludzie uważają, że złoto. Inni uważają, że inne rzeczy. Inni układają cały nacisk na wykształcenie. Jeszcze inni na inne rzeczy. Ale Słowo Boże mówi, że mądrość. I później będziemy czytać o tej mądrości, to jest księgi Hioba, o tym, ale jeszcze też przeczytamy z trzeciego rozdziału, od 13 po 20 werset. Tu też jest mowa o tym, że mądrość jest tą najwspanialszą, najcudowniejszą rzeczą. Ja nie mówię tu o mądrości tego świata, ale mówię o Bożej mądrości, o której zaś przeczytam, gdzie ona jest ukryta, gdzie ją można znaleźć, też przeczytam o tym. I może od 13 wersetu i niżej. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro, zdobyć ją znaczy więcej niż złoto, jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, uważani są za szczęśliwi. Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. Dzięki jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami. Jest cenniejsza niż perły, jest cenniejsza niż złoto, jest cenniejsza. Zobaczmy, i często my też popełniamy pewne błędy, że zabiegamy o inne rzeczy bardziej niż o to, co mówi nam Boże Słowo, do czego nas Bóg zachęca, abyśmy szukali, abyśmy chcieli to posiąść. I może właśnie też przeczytam z Księgi Hioba, z 28 rozdziału, ten od 12 po 28 werset, tam jest wspaniały, choć cały 28 rozdział, pierwsze parę wersetów mówi o mądrości, którą ludzie posiadają, co są w stanie zrobić, że wydobywają, że ziemię rozkopują, że wydobywają żelazo i miedź, są w stanie to wszystko zrobić, przerobić i wykonywać narzędzia później z tego, ale właśnie od 13 wersetu jest mowa o tym, o tej Bożej mądrości. Może przeczytam tak, od 12. Lecz gdzie można znaleźć mądrość? Gdzie jest siedziba rozumu? Człowiek nie zna drogi do niej i nie można jej znaleźć w krainie żyjących. Nie można jej znaleźć w krainie żyjących. Zapamiętajmy to. Czyli nie ma tutaj tej mądrości w tym świecie, ale ta mądrość jest u Boga. I Bóg jest, jedynie jest napisane, później też będziemy czytać z listu do Rzymian, ten hymn pochwalny, jedynemu mądremu Bogu. Ale przeczytam dalej.
Otchłań mówi, nie ma jej we mnie. A może powiada, u mnie też nie. Nie można jej dostać za szczere złoto, ani nie można nabyć jej na wagę srebra. Nie można za nią zapłacić złotem z Ofiru, ani drogocennym onyksem lub szafirem. Nie dorówna jej ani złoto, ani szkło. Nie można jej zamienić na kosztowne ności szczerozłote. Perły i kryształy nie wchodzą przy niej w rachubę, bo większą wartość ma zdobycie mądrości niż perły. Nie dorówna jej topaz etiopski, nawet na wagę szczerego złota nie idzie. Skąd więc bierze się mądrość? I gdzie jej jest miejsce rozumu? Zakryta jest przed oczyma wszystkich żyjących, zatajona przed tactwem niebieskim. Otchłań i śmierć mówią, słyszeliśmy wieści o niej na własne uszy. Bóg wie o drodze do niej i tylko On zna jej siedzibę, bo tylko On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. Gdy nadawał wiatrom wagę i mierzył pojemność wód, gdy deszczowi wyznaczał prawo i szlak dla błyskawic, wtedy ją widział i zgłębił, ustalił i wypróbował i rzekł do człowieka, oto bojaźń pańska, ona jest początkiem mądrości, a unikanie złego rozumem. Czyli widzimy tutaj właśnie, co jest początkiem mądrości, to jest początek mądrości, to jest dopiero ten start, a później jest dalej, co też możemy osiągnąć w tym wszystkim. Mądrość to jest umiejętność, czytałem też, jak to ludzie uważają, umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie czasu przynoszą pozytywne pozytywy rzeczy, te, które pozytywne rzeczy przynoszą do naszego życia. Jest to umiejętność oceny sprawy jak najszerszym i najbardziej obiektywnie. Dalej jest umiejętność panowania nad własnymi emocjami i popędami. To jest mądrość. Jeżeli potrafimy panować nad własnymi namiętnościami, emocjami, na popędami, posiadanie sprawnego mechanizmu psychicznego, tak to ludzie określają, do podejmowania decyzji. Często w tym świecie jest tak, dlaczego mężczyźni nie wieścieją, bo nie podejmują decyzji. Wpychają wszystko na kobiety w małżeństwie, żeby podejmowały decyzje, bo nie chcą brać odpowiedzialności za to. Ale właśnie mieć umiejętność, to jest ta mądrość, mieć umiejętność podejmowania tych decyzji, właściwych decyzji. Dalej w Słowie Bożym, to Stary Testament, w Nowym Testamencie, właśnie w liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, Słowo Boże mówi o tym właśnie, o tej mądrości, o której Stary Testament mówi, ale pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, może werset od wersetu 23 po 26. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych według i niewielu wysokiego rodu. I później drugi rozdział listu do Koryntian od 6-7 werset. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Czyli właśnie te dwa rodzaje mądrości. Światowa i mądrość Boża, która jest ukryta w Jezusie Chrystusie. I w liście do Kolosan właśnie to tak mnie dotknęło, ten werset. Mówi, to jest drugi rozdział listu do Kolosan, werset 2-3. Brzmi tak. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszelkie skarby mądrości
i poznania. W Jezusie Chrystusie jest wszystko ukryte. Jezus Chrystus wszystkim we wszystkim. Te skarby mądrości, ten skarb, to co najcenniejsze. Też jest napisane o tym skarbie, który mamy w naczyniach glinianych. To też wiemy o tym, że to jest Chrystus. Nadzieja chwały w nas, przyszłej chwały w nas. Też napisane w liście do Kolosan. Ale właśnie to, że to wszystko jest w Jezusie Chrystusie. Jakub pisze, w jaki sposób posiąść. Pisze o tym w pierwszym rozdziale, drugi i siódmy, po siódmy werset, tam jest mowa o mądrości. Brakuje nam mądrości, trzeba prosić Boga. Ale największy problem polega tak, jak naprawia się pewne urządzenia. Też byłem wczoraj u pewnego pana, naprawiałem prasę i najważniejszą rzeczą jest znaleźć przyczynę. Zdiagnozować, co jest przyczyną, bo naprawa już jest łatwa. Ale często my sami stajemy, można powiedzieć, w obliczu Słowa Bożego i nam się wydaje, że jest wszystko w porządku, już niczego nie potrzebujemy. Ale tak, gdy popatrzymy, jakże wiele brakuje nam mądrości, jakże wiele potrzeba umiejętności. Wiemy, że jednym z darów Ducha Świętego jest mowa mądrości. Wiem, czyli ta mądrość jest nam potrzebna. I Jakub pisze takie słowo od drugiego. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś ich prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mających żadnych braków. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana, ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr i tam miotany. Przeto niech nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Ale tutaj właśnie wcześniej mówi, bo nie możemy wyrywać Słowa Bożego z kontekstu. Dlaczego mądrość wcześniej mówi o pewnych doświadczeniach, wcześniej mówi o pewnych rzeczach, które chrześcijanie przychodzą, jak przychodzą, mają sobie poczytywać to za największą radość, że przychodzą różne doświadczenia, gdy różne rzeczy przychodzą do życia, to jak się cieszyć, jak się radować. Ale właśnie Jakub pisze, mówi, żeby mieć mądrość. Bo jeżeli przychodzimy pewne rzeczy, Bóg nas kształtuje, przemienia, przygotowuje, może chce nas do pewnych dzieł przygotować, abyśmy byli gotowi, aby Jego chwała mogła się objawiać w naszym życiu. Ale właśnie, aby prosić Pana Boga, aby On dawał nam tej mądrości, abyśmy chcieli być, ale właśnie jak mówiłem wcześniej, tą diagnozę trzeba zobaczyć, że potrzebuje mądrości. Potrzebuje i wiedząc o tym, że początkiem tej mądrości jest bojaźń Boża. Czyli jeżeli gdzieś brak bojaźni Bożej, może uważasz się, że jesteś mądry, ale jeżeli nie ma bojaźni Bożej, nie ma co mówić o Bożej mądrości, bo początkiem tej mądrości jest bojaźń Boża. Też gdy czytamy, pamiętacie, kiedyś usługiwałem na temat pierwszego listu, raczej drugiego listu apostoła Piotra do wierzących i on tam pisze o tym, że w nim darowane nam zostało wszystko przez poznanie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czyli w jaki sposób nabywać mądrość? Przez przybliżanie się, przez poznawanie Jezusa Chrystusa, bo przecież w nim, jak jest napisane w liście do Kolosan, zostały nam darowane te skarby. Ta mądrość mamy, tą mądrość mamy w Jezusie Chrystusie. To mamy wszystko. I na ile my się przybliżymy, na ile On będzie obecny w naszym życiu, na tyle będziemy posiadać mądrość. Na tyle będziemy posiadać tą mądrość, tą Bożą mądrość, która jest ta właściwa, nie ta mądrość tego świata, chociaż dziękujemy Bogu, że Bóg daje nam tej mądrości, że możemy pewne rzeczy realizować też, ale często ta mądrość zawodzi i często pozostaje modlitwa, tak jak w naszym życiu, że naprawiamy nawet rzeczy mechaniczne. I w pewnym momencie nie wiemy już, co zrobić. I często wołamy do Pana Boga, żeby On udzielił nam tej mądrości, żeby On nam pokazał, jak to zrobić. I On udziela, On nam pokazuje, za co też jesteśmy Jemu wdzięczni. Ale to jest ta mądrość tego świata, która przemija. Ale mądrość ta Boża, ona będzie, ona jest. I dlatego dzisiejszego poranku chcę was zachęcić, abyśmy zbadali swoje życie, abyśmy, jeżeli brakuje nam mądrości, chcieli pójść tą drogą mądrości. Przez mądrość Bożą mamy, jest napisane, długie życie,
Różne to życie może być długie, może być krótkie. To jest Stary Testament, w Nowym Testamencie jest troszeczkę inaczej, jest krzyż, jest inna rzecz, ale właśnie poprzez tą mądrość możemy przybliżać się do Boga, możemy żyć życiem pełnym w Jezusie Chrystusie. Dlatego chcę was do tego zachęcić, też jak napisane właśnie apostoł Paweł, pisząc do Rzymian w 16 rozdziale, może przeczytam ten hymn na końcu, od 25 do po 27 werset. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga, obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary. Bogu, który jedynie jest mądry. Niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. Jeżeli uważasz się za mądrego, jeżeli uważasz się, że tyle wiesz, ten werset mówi, że jedynie mądry jest Bóg. Tak jak Pan Jezus mówi, że jedynie dobry jest Bóg, bo wielu się chlubi swoją mądrością, ale gdzie znajdziesz męża niezawodnego? I dlatego Słowo Boże nas zachęca. I możemy, gdy będziemy przychodzić do tych skarbów mądrości, gdy będziemy czerpać, będziemy tak coraz bliżej i bliżej przychodzić do Niego. I coraz więcej będziemy Go poznawać i coraz więcej Chrystus Pan będzie widoczny w naszym życiu poprzez decyzje, poprzez postępowanie. Ale właśnie musimy przychodzić do Niego. Musimy zobaczyć, czy potrzebujesz mądrości. Bo jeżeli nie potrzebujesz mądrości, to nic się w twoim życiu nie zmienia. Ale nie bądźmy tak często jak ten zbór w Laodycei, ci członkowie tego zboru, że mówili, że niczego nie potrzebuje. Ach, myślę, że potrzebujemy wszyscy Bożej mądrości. Potrzebujemy, aby Jezus Chrystus żył w pełni, pełnią życia w nas. Potrzebujemy tego, aby Jego chwała, Jego życie ujawniało się w naszym życiu. Potrzebujemy, aby ta stara natura, w pełni, która została ukrzyżowana w Jezusie Chrystusie, w pełni była martwa, w pełni nie miała nic do powiedzenia w naszym życiu, ale po prostu tylko Jezus Chrystus. Jest to droga. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża. I też jest duch mądrości, jak jest napisane o Panu Jezusie. Jest napisane w 8 rozdziale, raczej w 9 rozdziale przypowieści Salomona, że mądrość postawiła 7 słupów. Jest napisane, ja myślę, że to jest tych 7 duchów Bożych i tam jednym z duchów właśnie jest duch bojaźni i poznania Boga, że jest ta bojaźń. Jeżeli jest bojaźń, to idziemy zaczynamy iść właściwą drogą. Ale jeżeli nie ma bojaźni w naszym życiu, nie liczmy na to, że cokolwiek będzie się zmieniać, że cokolwiek będzie ulegać zmianie w naszym życiu. Ale jeżeli jest bojaźń i pójdziemy tą drogą, będziemy chcieli zdobywać Bożą mądrość, a nie bogactwa tego świata, które i tak musimy zostawić, które przeminą, które dzisiaj są, jutro ich nie ma, a mądrość daje nam zabezpieczenie. Daje nam to, że gdy przyjdzie ten czas różny w naszym życiu, Bóg da mądrość, jak postępować, jak żyć, aby przejść te wszystkie rzeczy, które wyroki Boże nam przeznaczyły. Dlatego zobaczcie, Jakub Brasie pisze właśnie o tym, o tych różnych doświadczeniach, jeszcze raz powiem, o tych różnych sytuacjach, które mogą przyjść do naszego życia, trudnych. Gdy będziemy mieli mądrość, przejdziemy to wszystko i Boża chwała będzie objawić w naszym życiu. A gdy nie będziemy mieli mądrości, będziemy się szamotać, będziemy uciekać, będziemy robić różne rzeczy i wówczas nic nie zmieni się. Dlatego myślę, że każdy z nas potrzebuje mądrości. Każdy z nas potrzebuje, aby ona się objawiała w naszym życiu, aby ona była obecna w naszym życiu. A nie ma innej drogi, jak tylko przybliżać się do Jezusa Chrystusa. Na ile Jezus żyje w nas, bo w Nim przecież są te skarby w mądrości. W Nim to wszystko Bóg dał. W Nim mamy wszystko. Na tyle to jest obecne w naszym życiu. Na ile Jezus Chrystus jest w tobie. Na tyle też i mądrość Boża jest w tobie. Na tyle jest i poznanie Boże w tobie. Na tyle jest bojaźń Boża. Na tyle jest to wszystko. A jeżeli jesteś daleko od Jezusa, to nie ma nic. To nie ma nic w twoim życiu. Ale dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj możemy przyjść śmiało do Boga. Jeżeli szliśmy niewłaściwymi drogami,
prosić o przebaczenie, odwrócić się od tych dróg, przeprosić Pana Boga i zacząć podążać tą drogą, którą On jest, bo On sam powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. Dlatego chcieliśmy dzisiejszego poranku, który Pan darował, jak śpiewaliśmy tą pieśń, jeszcze się obudziliśmy, abyśmy Jego imię chwalili, ale też abyśmy skorzystali z Jego łaski, którą dał nam w Jezusie Chrystusie przez objawienie swojego Syna. I abyśmy, jeśli trzeba, abyśmy wzięli tą łaskę ku przemianie naszego życia, ku wzrostowi, aby przybliżać się do Boga, aby gdy przyjdzie ten dzień, nie musieli się bać, gdy przyjdzie ten dzień, abyśmy zostali znalezieni przed Nim bez nagany i bez skazy. Dlatego chcielibyśmy skorzystać dzisiaj i wziąć tą łaskę za łaską od naszego Pana. Wstaniemy.